Ból nadgardzka jest czwartym najczęstszym miejscem występowania bólu mięśniowo-szkieletowego w kończynie górnej, zaraz po barku, ręce i łokciu. W dzisiejszym materiale przedstawię jedną z możliwych przyczyn tego problemu wraz z dopasowanymi ćwiczeniami. Pomoże nam w tym Tomek. Zawodnik sportu walki, któremu pomagaliśmy w wygranej walce, na ostatniej gali F47. W okresie przygotowawczym do niej wystąpił problem właśnie z nadgarstkiem, z którym udało nam się szybko rozprawić. Oprócz sytuacji Tomka u nas w zespole również zmagaliśmy się z poważniejszymi kontuzjami nadgarsków na przestrzeni ostatnich lat. Doświadczyliśmy chyba wszystkie możliwe do popełnienia błędy. Od niedokładnych opisów złamań kości, skutkujących wykształceniem stawu rzekomego i ostatecznie zabiegiem, do utrzymujących się przewlekłych stanów bólowych. Doświadczenia te pozwalają nam jeszcze lepiej zarządzać takimi problemami. Zacznijmy Zatem od zaznajomienia się z anatomią tego obszaru. Przedramię to obszar rozciągający się od łokcia do nadgarstka. Składa się m.in. z mięśni zamkniętych w trzech przedziałach. Obejmują one przedział przedni, boczny i tylny. Jeżeli zmagasz się z bólem i chcesz nad nim zapanować, odbierz darmowy kurs, gdzie zebraliśmy najważniejsze informacje, które warto znać, aby się go pozbyć. Przedziały te są oddzielone błoną międzykostną, znajdującą się między kością promieniową i łokciową oraz boczną przegrodą międzymięśniową. Przedni przedział jest znany jako przedział zginacz, ponieważ mięsie działają głównie w celu zginania nadgarstka i palców. Składa się z arsę głębokiej i powierzchownej. Przedział powierzchowny zawiera w sobie mięsień, na którym głównie skupimy się w tym odcinku. Mianowicie zginacz łokciowy nadgarstka. Rozpoczyna się on z dwóch oddzielnych głów, z czego jedna przyczepia się do kości ramiennej, dokładnie do nadkłykcia przyśrodkowego. Druga zaś zaczyna się na tylnym brzegu kości łokciowej i wyrostku łokciowym. Dalej mięsień ten przebiega kudłowi. Przechodząc w długie ścięgno, które przyczepia się do podstawy piątej kości śródręcza, kości grochowatej i haczykowatej. Zgina czołgciowy nadgarska, zgina i przywodzi rękę w nadgarstku. Z uwagi na jego przebieg, ból związany będzie zlokalizowany po stronie małego palca, na nadgarstku, ale również w łokciu, o czym powiemy sobie pod koniec tego filmu. W nadgarstku objawy odtwarzają się przy porowym zgięciu i przywodzeniu nadgarska. U Tomka nie było inaczej. Czy możesz opisać, w jakich ruchach ustawieniach najbardziej ten ból ci doskwierał, gdzie on się odtwarzał? No to ja zauważyłem to przy, przy zapasach, kiedy. Miałem zaciśniętą klamrę i jakby miałem nienaturalne ułożenie nadgarstka, kiedy on się miał obkręcać, skręcać. Tak samo przy pompkach, przy jakiegoś rodzaju podnoszenia się z maty, kiedy ten nadgarstek był wygięty, nie? To wtedy miałem problem z tym, że czułem te, te kłucze, no to nie naprawdę od razu ciebie napisałem. Nie? Czyli można powiedzieć, że taki grubo, gdzie ze zgięcia grzbietowego miałeś iść w kierunku. Tutaj byś miałeś paznokciami w kierunku przedramienia, tak. wtedy on się nasilał i jeszcze z komponent do zgięcia bocznego. Tak, 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 tak dokładnie. Tak, to, to było takie nieprzyjemne uczucie kucia i na przykład, no nie mogłem te klamry utrzymać, musiałem puścić, bo bolało, nie? Przejdźmy zatem do ćwiczeń, które precyzyjnie wzmocnią ten mięsień. W pozycji siedzącej lub klęczącej opieramy przedramię przed sobą, tak by nadgarstek swobodnie zwisał. Ruch, który wykonamy, będzie polegał na zgięciu dłoniowym nadgarstka. Dysponujemy dwoma pracami, które analizowały jego ramię momentu siły, i są one niejednoznaczne. W jednej możemy zauważyć, że ramię zaczyna spadać po minięciu pozycji neutralnej. Natomiast w drugiej, że ramię rośnie wraz z postępującym zgięciem dłoniowym. Dlatego sensowne wydaje się wybranie ustawienia, w którym mięsień ma do wykonania największą pracę z uwagi na działającą grawitację. W drugim ćwiczeniu rękę odwiedzioną do 90 stopni i przywiedzioną horyzontalnie do około 40 stopni w stawie ramiennym wraz z wyprostowanym stawem łokciowym kładziemy na podpórce. Wiemy, że w ruchu przywodzenia nadgarstka ramię siły dla zginacza łokciowego wzrasta wraz z jego rozciągnięciem, co pokrywa się ze zwiększającą ilością pracy do wykonania w trakcie tego ćwiczenia. Dodatkowo, w maksymalnym rozciągnięciu możesz dodać 2-3 sekundy pauzy pod napięciem. Zwróć uwagę, aby w trakcie trwania ruchu nadgarstek ustawiony był neutralnie. Jak oceniasz współpracę z nami pod kątem szybkiego reagowania i eliminowania takich mikroproblemów w trakcie obozu przygotowawczego? Bardzo dobrze oceniam, bo tak naprawdę jak od razu, za każdym razem jak mi się coś działo i pisałem do Ciebie, to już miałeś że jakby odpowiedź na to i pokazywałeś mi to, naprawdę choć tu Ci pokażę. Ja to robiłem i później mi tylko dopisywałeś to do planu, jako tam akcesorie, czy przed czy treningiem, jako rozgrzewka. Więc szybko wyeliminowałeś mi te rzeczy, które mi tam gdzieś doskwierały podczas przygotowań, i ja jestem mega zadowolony z tego. Ile czasu w trakcie treningu zajmowały ci te ćwiczenia na nadgarstek, i po jakim czasie zacząłeś odczuwać różnice? Tymi jakby wrzuciłeś je do akcesoriów, i to były trzy chyba w różnych wariantach ćwiczenia. No i to były po jednej serii. Jedno było chyba tylko izometryczne, czyli trzymania, a dwa to były takie na, na powtórzenia, i to całe. No nie wiem, no jedna seria ile może zająć no, z, z, z 30 szybka sekund piłka. Szybka piłka, więc to nie było dużo A poprawę poczułem tak naprawdę myślę, że dość szybko Po tygodniu, bo miałem ile? 4 tygodnie do walki i, I tak naprawdę po tygodniu już mi to nie doskwierało Więc naprawdę szybko to pomogło Czy miałeś jakiś problem, żeby wykonywać te ćwiczenia Samodzielnie, potem już bez nadzoru? No, no nie, bo tak naprawdę my jak zrobiliśmy Te tam parę godzin takich przygotowań i pokazałeś ty, czy ja Zobaczyłeś co ja robię źle, nie tak To tak naprawdę w tych uwagach też wpisałeś Patrzył na przykład, nie wiem, uważaj na kolano nie nie wychodziło, ręka blisko, wyciągnąłeś te moje błędy, które robiłem, i jakby tam miałem napisane na całą bardzo zwracać uwagę, więc nie miałem z tym raczej problemu. A jak miałem, no to tak samo, no, szybkie reagowanie pisałem do Ciebie, czy wysłałem Ci filmik, czy spotkaliśmy się na tym i powiedziałeś im, co jest nie tak, więc nie miałem z tym problemu później. Jako ciekawostkę możemy dodać, że Tomek zakończył walkę poprzez rzadko spotykane duszenie, won flu, w którym kontuzjowany nadgarce mogły sporo przeszkodzić. Tym bardziej cieszy szybkie pozbycie się problemu jeszcze przed walką. Tak jak Tomek wspomniał, ciczenia te nie są trudne, nie trwają długo i nie potrzeba Nadzoru drugiej osoby, aby po odpowiednim przeszkoleniu dobrze je wykonywać mieć pewność, co się robi. Jak widzisz, nadgarstek nie jest skomplikowany, jeśli chodzi o sprzęt potrzebny do jego treningu. Zwykła hantla może w zupełności wystarczyć. Tak więc możesz te ćwiczenia wykonywać gdzie chcesz, w domu lub na siłowni. Kluczowym jest, aby były one dopasowane do Twoich możliwości i objawów, oraz aby progres był mierzony na przestrzeni czasu, ponieważ to, to w dużej mierze zapewni ci trwałe efekty. Warto w takim planie uwzględnić również ćwiczenia na inne rejony kończyny górnej, chociażby z uwagi na to, że problem w jednym rejonie może wpływać na inne. Przykładowo w tym badaniu stwierdzono, że łokieć golfisty i tenisisty były związane z osłabieniem rotatorów zewnętrznych i odwodzicieli stawu ramiennego. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem, czy potrzebujesz się czuć zdrowo w codziennym życiu, możesz odebrać swój plan treningowy wypełniając ankietę na naszej stronie. Skontaktujemy się z Tobą, aby zebrać więcej informacji do stworzenia go, po czym otrzymasz swój dopasowany plan. Warto również wspomnieć o innym problemie, w którym ćwiczenia z tego filmu również mogą okazać się pomocne. Jest to właśnie wspomniany łokieć golfisty. Dokładniej mówiąc, jest to zapalenie nadkłucia przyśrodkowego. Miejsce to jest wspólnym początkiem, jeśli zginaczy nadgarstka i pronatorów przedramienia, tym również, jak już wiemy, zginacza łokciowego nadgarstka. Jego zapalenie spowodowane może być przewlekłym, powtarzającym się obciążaniem, przewyższającym jego zdolności do obciążania, prowadząc do nawracających mikrouszkodzeń w obrębie ścięgna. Problem nazywany jest łokciem golfisty, ponieważ w trakcie pracy, czyli zamachu, jak i uderzenia, ustawienie, które przyjmujemy, może powodować odtwarzanie objawów. Jednak większość przypadków nie wynika w rzeczywistości z urazów związanych ze sportem, ale raczej z zawodów związanych z pracą, z powtarzającymi się czynnościami. Jak na przykład budownictwo czy hydraulika. Treść tego odcinka jest również dostępna w formie pisemnej na blogu, gdzie dodajemy odniesienia do badań, które tu omawialiśmy. Daj znać w komentarzu, jaki inny miesięczny chcesz, abyśmy przeanalizowali w kolejnych odcinkach. A na Cię to wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i do następnego.